Obrazy Wrocławia są wspaniałe, są bardzo ważne, bo jak na początku lat 90., kiedy temat przyszłości niemieckiej Wrocławia przestał być tematem tabu, to się pojawiło mnóstwo pojawiło się publikacji typu Wrocław w starej fotografii. Więc o ile pani ma na myśli, mówiąc o obrazy, to właśnie, prawda, to rzeczywiście to na mnie wywarło wielkie wrażenie. Po prostu widziałem nieistniejące rzeczy, których nie ma. Albo widziałem... Poczekamy, bo jak też muszę to zrobić, włożyć komórkę. W każdym razie, proszę Państwa, widziałem te obrazy i zadawałem sobie pytanie, na przykład, dokąd idzie ten człowiek, którego widzę na obrazie? Albo widzę, że na przykład był sklep z kapeluszami i z szefem tego sklepu był na przykład Klukowski, bo było napisane Hüttenladen Klukowski. To jest bardzo ciekawe, jak widzimy polskie nazwiska na przykład, albo czeskie, albo jakieś inne, to te nazwiska świadczą o wielokulturowości miasta. Także widzi Pani, wszystkie te obrazy miały wielki na mnie wpływ, dlatego że, no, jak można pisać o czymś, czego się zupełnie nigdy nie widziało? Są tacy pisarze, oczywiście. Bolesław Prus nigdy nie był w Egipcie, a napisał Faraona. Jest to wybitny pisarz, naprawdę, to jest pisarz pierwszej ligi, a ja to jestem pisarz drugoligowy, tak jak Śląsk Wrocław, moja drużyna piłkarska ulubiona, który zresztą aspiruje do pierwszej ligi. Jest w czubie tabeli, no, ale mniejsza o te piłkarskie tutaj. To jest moja pasja piłka nożna, także nie będę o tym dużo mówił, ale co jeszcze? No, autorzy może są autorzy, którzy mają bogatą wyobraźnię. Mogą odtworzyć z własnej wyobraźni nieistniejące światy. Moja wyobraźnia jest taka sobie, ja muszę widzieć, żeby to opisać.